1/3 Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w wyniku pandemii koronawirusa, a 70% ma przynajmniej jedną obawę związaną z negatywnym wpływem pandemii na ich sytuację finansową. I tak naprawdę jest to dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ 1/3 naszych respondentów twierdzi, że ta sytuacja jest gorsza, a ona rzeczywiście nie musi być gorsza. Myślę, że ten wynik jest wynikiem spowodowanym taką ogólną utratą poczucia bezpieczeństwa, którą wywołała pandemia koronawirusa. Z badań wynika, że tylko 7% naszych respondentów straciła pracę w wyniku koronawirusa. Taką najczęstszą obawą związaną z pandemią i z kryzysem gospodarczym wcale nie jest utrata pracy, a galopująca inflacja i to, że będzie ona miała wpływ na oszczędności Polaków, które przez lata były odkładane często z dużym wysiłkiem.